Cześć, Bartek Czerwiński, Przymierze Miłosierdzia, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy Ewangelię według świętego Marka, posłuchajcie. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam Wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Co dzisiaj zwraca moją uwagę, to wyrażenie tego, co zrobił Jezus, jakby załamując ręce, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj. On westchnął w głębi duszy. Patrzyłem aż zaszokowany, co to może znaczyć. Na przykład interlinearny Nowego Testamentu, tam jest tłumaczenie: westchnął duchem. Jakkolwiek mało mi to tłumaczy, dalej jestem przekonany, że to jest coś bardzo, bardzo głębokiego. Czyli jakby westchnąć całym swoim jestestwem, wszystkim, co, kim jestem, w głębi mojego serca, najgłębiej tam, gdzie jest tak naprawdę, można powiedzieć, ukryte moje człowieczeństwo, ukryty Pan Bóg, najgłębiej ja tam wzdycham. Ach, jakie to musi być głębokie. A z drugiej strony mamy kontrast z faryzeuszami, którzy wystawiają Jezusa na próbę. Ich w sumie to interesuje tylko to, co bardzo zewnętrzne, nie? Oni chcą znaku, jakiegoś teraz, żeby było widać, nie wiem, kolejny ktoś ma jakiś znak na niebie, może się ma pojawić, nie? Czy kolejny właśnie kaleka ma wstać, coś się wydarzyć nadzwyczajnego, wow, nie? I tu widzimy zupełnie inne poziomy relacji z Panem Bogiem. Też pragnień i oczekiwań, jakie ktoś ma do Pana Boga. Myślę, że dzisiaj to pokazuje mi bardzo, w którą stronę mam skręcać. Mam skręcać coraz głębiej ze swoją drogą i być może, na pewno nawet, powierzać Panu Bogu te moje trudności, co ja czuję, jak ja się mam wzdychać do Niego tak głęboko, z głębi duszy, a nie patrzeć na to, co zewnętrzne, co może być, nie wiem, w innych oczach takimi symbolami sukcesu, co bym chciał, żeby Pan Jezus przyszedł i pozamieniał w moim życiu, poukładał inaczej, nie wiem, pracę, związek, co bądź. On dzisiaj pokazuje i mówi, że on tam nie zrobił super cudu na zewnątrz, on sam nawet tych faryzeuszy tam nie zmieniał, nie? On tylko w głębi siebie mówił, pokazywał Panu Bogu, co przeżywa. I to jest ta przestrzeń, gdzie On może czynić największe znaki. Więc jeżeli chcemy doświadczyć, czy On jest, czy Go nie ma, jeżeli chcemy naprawdę spotkać Go żywego, to tam głęboko w sercu, tam możemy dopiero największe cudy zobaczyć. Pytanie, czy chcemy. I proszę Cię, Panie Boże, żebyś uruchomił we mnie to takie westchnięcie w głębi, żebym rzeczywiście umiał się dzielić tak głęboko tym wszystkim, co przeżywam, kim jestem z Tobą, żebym tam w głębi siebie mógł Ciebie odnaleźć. Daj Boże, żebym nie szukał tego, co zewnętrzne, co przemijające, ale żebym cały czas szedł głębiej i głębiej do Ciebie. Amen. Dzięki, do zobaczenia wkrótce. Cześć. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.